Witajcie z tej strony komiksmeni, czyli Sergiusz i Natalia i na początku mamy pewną wiadomość do ogłoszenia. Tak, niestety. Nie wiem, czy ja mam zacząć, czy ty chcesz zacząć? Nie wiem jak chcesz, możesz zacząć, możesz mnie oficjalnie, znaczy nie no, nie, nie pożegnać, <ścoughs> nie wiem sobie jak to kreślić wystawić chwilowo za drzwi. W każdym razie chodzi o to, że doszliśmy do wniosku z Natalią, że formuła podcastu troszeczkę się zmieni. Znaczy, nawet nie troszeczkę, bardzo się zmieni. I zamiast takiego dotychczasowego dialogu, będzie raczej forma monologu i ja będę tym głównym prowadzącym podcast, a Natalia pojawiać się będzie gościnnie, prawdopodobnie przy okazji omówień filmów i seriali. No chyba, że będzie coś dotyczył, jakiś komiks dotyczył Magneto, no to wiadomo, że wtedy bardzo chętnie wpadnę. <noise> więc y, z tego powodu komiksmeni już nie będą tym, czym byli od początku, chociaż y, ja w sumie o tym z Natalią akurat nie miałem okazji porozmawiać, ale otwieram się na współpracę gościnną, więc jeśli jesteście zainteresowani występami gościnnymi, tak jak było to w przypadku Łukasza i Kamila, to serdecznie zapraszam do współpracy. Teraz ta nazwa też będzie miała troszeczkę inne znaczenie, bo to już nie będą komiksmeni, czyli... Dwie osoby, które rozmawiają o komiksach i filmach yy, i serialach na ich podstawie, ale doszedłem do wniosku, że w sumie komiksmenami są wszyscy ci, którzy biorą udział w tym podcaście, nawet jeśli są po tej drugiej stronie i od czasu do czasu będą chcieli też być po tej stronie naszej, czyli za mikrofonem. O jakie ładne rozwiązania. właśnie się zastanawiałam, co w takim razie <grym> zrobisz z nazwą. A, ładnie ładnie wybrnąłeś. Ładnie wybrnąłeś. No ogólnie tak jakby no, słowem wyjaśnienia, no to pewnie zauważyliście, że. Często, a ostatnio coraz częściej zdarzało się, że odcinki pojawiały się dosyć rzadko, no bo różnie to bywa z życiem i niestety głównie była to moja wina. Tak więc, żeby nie stopować tu Sergiusza, w dostarczaniu wam wartościowego kontentu, no to doszliśmy do wniosku, że po prostu będę występować gościnnie, a to Sergiusz będzie was raczył informacjami komiksowymi. Tak. Co nie zmienia faktu, że oczywiście zawsze tutaj drzwi dla Ciebie są otwarte i zapraszam serdecznie, tylko daj wcześniej znać. Nie będę ci wbijać po hamsku bez zapowiedzi. No hej, ten tęskniłeś? Bo to jest jeszcze jedna zmiana. Postanowiłem, że wracam w takim razie do tego formatu cotygodniowego, przynajmniej na tyle, na ile będę mógł. Bo myślę, że będzie mi też łatwiej, jak będę tylko ja sam decydował, kiedy nagrywam i o no, na czym nagrywam, więc, więc nie będzie już tego takiego problemu. Z tym, że jest brak czasu. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? No, poza tym, że dziękuję za ten dotychczasowy czas spędzony w, komik w komiksmenach, zarówno tobie, jak i słuchaczom, którzy przecież byli bardzo zaangażowani. Co było widać zwłaszcza po odcinkach z QA. Tak. No, i obiecuję, że postaram się pojawiać częściej niż raz na ruski rok. Ja też Tobie dziękuję za, za zaangażowanie i za czas, który poświęciłaś na to, bo mimo wszystko jednak tego czasu trochę było, bo każdy odcinek praktycznie był ponadgodzinny, więc to można pewnie w kilku. No, jeden, jeden trwał ponad trzy godziny. No właśnie. Przypominam. Nie wiem, czy, czy pewnie przekroczyliśmy jakieś kilkaset godzin wspólnie. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie tego policzyć, ale myślę, że mogło coś takiego się wydarzyć. Więc dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam w przyszłości. No, w tym roku na pewno się pojawię, bo będą filmy. A filmy na pewno pula będę chciała skomentować z Tobą, jeżeli mnie przyjmiesz. Tak Jasne, od, zapraszam, tak, oczywiście. oczywiście. Wpiszecie do. Wpiszecie do grafiku. Co? Wpiszecie <laughs> do grafiku. <laughs> Okej. Okay. No, to tak, no to co? No to do usłyszonka i powodzenia. I trzymajcie się tam beze mnie. Mam nadzieję, że nie będziecie jakoś bardzo tęsknić i bardzo płakać, chociaż mam nadzieję, że odrobinkę jednak tak. No i nie wykluczone, że Natalia kiedyś w przyszłości już zapowiadała kilka, kilkukrotnie własny podcast, więc. No, oj, wątpię, ale zobaczymy, nigdy nie wiadomo. No, także to co? To miłego. To dzięki, pa pa. No. Pozdro 616, papatki. Skoro formalności mamy za sobą, to możemy przejść teraz do głównego tematu tego odcinka. I to jest w sumie trochę śmieszne, bo na początku, przed chwilą, w sensie przed chwilą mówiliśmy, że <głos》> będziemy z Natalią omawiać filmy i seriale Marvela. Tymczasem dzisiejszy, pierwszy solowy odcinek Comics Menów będzie właśnie o serialu Marvela, jakim jest Eko. Zacznę może od tego, że trochę się tego serialu. Może nie obawiałem. No nie, dobra, obawiałem się trochę tego serialu. Jednocześnie byłem trochę obojętny, dlatego że nie do końca wierzyłem, żeby MCU potrafiło z postaci takiej, jaką jest Echo, zrobić postać na tyle interesującą, żeby zasługiwała na solowy serial. Z drugiej jednak strony. Wiedziałem, że MCU potrafi zaskakiwać i często właśnie wykorzystywać. To jest to, co ja lubię. To jest właśnie tak zwana postać z dupy, która nagle dostaje własny serial. Coś, coś nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście lat temu, jeśli chodzi o adaptację komiksów Marvela. Za to szanuję. To, to mi się akurat podoba. Co nie zmienia faktu, że, że jednak yy, bałem się, że mogą z tego zrobić coś, co nie będzie w ogóle interesujące. I widziałem takie głosy w internecie. Wielu ludzi yy, pisało nie wiem, czy to byli ludzie, którzy naprawdę się interesują. Czy są tymi filmami, serialami? Czy, są to, czy jest to ta grupa, która jest zirytowana obecnym poziomem MCU? Czy może są to po prostu jakieś trole? czy no, Ciężko powiedzieć, bo nie weryfikowałem tego w żaden sposób, ale pojawiały się głosy, że rzeczywiście kogo obchodzi eko, kogo obchodzi taki serial. I jasne, jest to jakaś yy, strategia oglądania czy, czy podchodzenia do produkcji MCU. Bo nie każdego muszą interesować postacie drugoplanowe czy trzecioplanowe z komiksów. Nie każdego muszą interesować nowości. Wielu ludzi weszło do tego uniwersum z powodu tych wielkich superbohaterów, najbardziej popularnych superbohaterów. A tu nagle dostajemy. Serial o eko. Z drugiej strony, jednak, ja osobiście nie do końca rozumiem zarzuty, bo jeżeli nie chcesz czegoś takiego oglądać, to po prostu tego nie oglądaj i skup się na tych większych produkcjach. A zawsze wychodzę z założenia, że im większa różnorodność, tym lepiej. Im większa możliwość wyboru, tym lepiej. Więc w tym wypadku jest już sam pomysł na to, żeby. Podjąć taki temat jest zdecydowanie na plus. Oczywiście, można teraz cynicznie na to spojrzeć i stwierdzić, że Marvel tutaj chciał ugrać te wątki tak zwane mniejszościowe, wątki etni etniczne, żeby zróżnicować etnicznie y, galerię postaci w MCU, więc postanowiono wykorzystać tą rdzenną Amerykankę, chyba jedyną w MCU, o ile mnie pamięć nie myli, do tego, żeby poświęcić jej, y, jej własny serial. Ale tak naprawdę obawa, Wiązała się z zupełnie czymś innym. A mianowicie z tym, że miał powrócić Daredevil. Nie wiem, czy to wybrzmiało odpowiednio w poprzednich odcinkach naszych. Ale ja mam mieszane uczucia co do Daredevila i w ogóle tego Netflixowego yy, uniwersum, że tak to nazwę. Chociaż ten serial spowodował, że wszystkie seriale Netflixa weszły do kanonu, co mnie osobiście wkurwiło trochę, ponieważ teraz jestem zmuszony nadrobić to, czego do tej pory nie obejrzałem. Mówiąc te słowa, kończę drugi sezon Jessica Jones, i tutaj przejdę do jeszcze jednej dygresji związanej z, z tymi serialami. Kiedy one weszły, w sensie, kiedy Daredevil zadebiutował. Ja byłem zachwycony. Tylko należy pamiętać, kiedy to było. Czyli mniej więcej 10 lat temu, to raz. Dwa. Nie było wtedy seriali MCU. Jedyne, co mieliśmy do dyspozycji, to Agents of Shield. To, to, to w ogóle jakby porównanie Daredevila do Agents of Shield, czy agentki Carter, mimo całej mojej sympatii do tego drugiego tytułu, to jednak yy, to tak, jak porównywać M jak Miłość do detektywa z HBO. To jest trochę inny kaliber. Yy, więc siłą rzeczy ten serial i te kolejne seriale Netflixa od Marvela, czy raczej Mer Marvela od Netflixa, były czymś atrakcyjnym, czymś na wyższym poziomie, czymś, co się przyjemnie oglądało, czymś, co chciało się zaimplementować do filmów MCU, które wówczas miały trochę inny charakter niż teraz. Ale czasy się zmieniły. Marvel y, MCU wydało swoje własne seriale, dziejące się w tym rozbudowanym świecie, więc no cóż, zmieniło się też moje podejście do, do, do tych seriali, tym bardziej, że ja byłem entuzjastyczny tylko do pewnego momentu, bo w momencie, kiedy wyszedł drugi sezon Daredevila, szczególnie jego druga połowa, no to już nie byłem tak zachwycony. Kiedy pojawiło się Defenders, byłem wręcz zażenowany poziomem tego serialu i nie wierzyłem, że to jest to samo uniwersum. Teraz kończę tą Jessica Jones, do której powróciłem po chyba dwuletniej przerwie. Przerwałem mniej więcej w połowie i zacząłem, bo stwierdziłem, że dobra, mam ten Disney Plus wykupiony dla Eko, no to już sobie skorzystam i obejrzę te seriale Netflixa na tyle, ile mi pozwoli ta miesięczna subskrypcja, więc stwierdziłem, że przejdę do tej Jessica Jones. Nie będę od początku tego oglądał, bo pamiętałem, że ta pierwsza połowa była strasznie dla mnie Ciężkim doświadczeniem, no i niestety druga połowa też takim doświadczeniem jest, a pierwszy sezon uważałem za dzieło sztuki. To, że coś chwalimy kiedyś, nie znaczy, że będziemy to chwalić po czasie, bo po drodze pojawia się wiele różnych zmiennych. Plus, ja też na przykład kiedyś bardzo chwaliłem samego Netflixa. W tym momencie jest to platforma, której nikomu bym nie polecił, ponieważ. Moim zdaniem nie ma tam nic wartościowego. Zdarzają się jakieś rzeczy raz na ruski rok, więc poglądy na różne tematy mogą się zmieniać z czasem. I tak jest właśnie w przypadku Daredevila i tych wszystkich seriali. W momencie, kiedy Marvel poszedł w bardziej komiksową, że tak powiem, stronę, to te seriale trochę straciły rację bytu w tym świecie. Z drugiej strony ten świat jest na tyle szeroki, że mają to miejsce. No ale jakoś mi się o wiele bardziej podobała mi się myśl, że, że można wykorzystać tych samych aktorów, po to, żeby stworzyć te same postacie, ale opowiedzieć ich historię na nowo, bez wdawania się w ich oryginy i jakieś tam szczegóły. I przez długi czas właśnie myślałem, że tak jest i że te seriale nie są kanonem, co jest paradoksalne, bo kiedy te seriale się pojawiły, byłem przekonany, że są kanonem i chciałem, żeby były kanonem, ale potem zmieniłem zdanie. Teraz, no niestety, okazało się, że są tym kanonem i nie jestem zbytnio zadowolony, ale o tym jeszcze będziemy później trochę więcej mówić. Tak dla, dla uściślenia. Na szczęście okazuje się, że Agents of Shield to nie jest kanon, ponieważ dwóch aktorów z tego serialu pojawia się w Eko. No i to ewidentnie nie można powiedzieć, że to są te same postacie. No chyba, że mają sobowtórów, ale miejmy nadzieję, że to nie jest kanon, tylko jakiś tam alternatywny wymiar, w którym się działy przygody tych agentów z Colsonem, który jednak żyje. Miło się zaskoczyłem pierwszym odcinkiem. Ta obojętność i obawa odeszły bardzo szybko, yy, mimo tego, że nie, nie jest to rodzaj serialu, który yy, należy do moich ulubionych. Im bardziej przyziemne seriale, tym mniej mnie interesują. Tym bardziej, że Eko jest dość poważną rzeczą. To nie jest street level w stylu Spider-Mana, gdzie są żarciki, gdzie jest miejsce na, na głupotki. To jednak jest serial naprawdę pozbawiony żartów. Tam jest jedna bodajże postać, która faktycznie ma ten comic relief wprowadzać, a tak to raczej wszystko jest bardzo na spięciu dupy, więc generalnie to mnie zaskoczyło, że mimo tego, że wiedziałem jaki to będzie serial, całkiem mi się podobał pierwszy odcinek. Może nie jakoś super, może nie byłem zachwycony, ale nie było tego, czego się bałem najbardziej, czyli, że będę się nudził, że walk będzie za dużo, że temat ogólnie będzie dla mnie za ciężki i nie będzie mi się chciało śledzić dalszych wątków eko, i będę to robił tylko z takiego poczucia obowiązku, no bo podcast. Na szczęście tak, tak się nie stało i ten serial mi się z odcinka na odcinek podobał coraz bardziej, a w momencie, kiedy odkryłem, jaki jest zamiar na tą adaptację twórców, no to już byłem zadowolony. Tutaj trochę wybiegam w przyszłość, jakby zdradzając trochę swoje pozytywne podejście do eko, sugerując też, że ocena raczej nie będzie niska. No ale jak się samemu mówi o pewnych rzeczach, to ciężko jest zachować pewien szkielet, który się wypracowało prowadząc rozmowy. Więc wybaczcie, jeżeli jeszcze jesteście przyzwyczajeni do trochę innej formy. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co mi się podobało, to nie chodzi jedynie o treść i o klimat, który został uzyskany, i o wątki, które tam zostały poruszone, ale też o to, że w przeciwieństwie do seriali Marvela, tutaj, w seriali od Netflixa, tutaj długość i ilość odcinków była w punkt. Pomijam kompletnie fakt, że ten serial został wydany do binge Watchowania, czyli pięć odcinków wrzucono jednego dnia, więc teoretycznie można było ten serial przyswoić w ciągu jednego dnia. Ja oczywiście, jak to ja yy, raczej poszedłem w stronę oglądania rozłożonego w czasie, w tym wypadku to i tak jak na mnie to było całkiem szybko, ponieważ oglądałem chyba co, codziennie jeden odcinek, tak mi się wydaje, że co, nie jestem pewien, ale raczej w, na pewno w przeciągu tygodnia ten serial obejrzałem, więc. Yy, więc to dodatkowo pokazuje, jak nie przegieli pały w y, pokazywaniu tej historii, w rozkładaniu ją na odcinki. Bo niestety i przy, przy okazji Daredevila i innych seriali Marvela od Netflixa, nawet Jessica Jones, który, pierwszego sezonu, który, był moim, który jest moim ulubionym serialem Marvela od Netflixa, bywały momenty, kiedy się dłużyło. Tutaj tego nie było. Tutaj odcinki miały dobrą długość. Tempo było odpowiednio wykorzystane, więc nie miałem kompletnie problemu z. Nie miałem w ogóle takiego momentu, że się nudzę, że mi się dłuży, że mówię, dobra, już kurwa dalej, już te walki se darujcie. O dziwo, nawet walki. Elementy, które zazwyczaj mnie jakoś szczególnie nie interesują. Tutaj sprawiały mi przyjemność, bo nie było ich też aż tak super dużo. Chyba najbardziej rozczarowująca była walka finałowa, która nie była ani. Szczególnie spektakularna, jeśli chodzi o choreografię, ani szczególnie interesująca, jeśli chodzi o sam przebieg, ale interesująca z innych powodów, o czym, o czym za chwilę. Rozbawiła mnie obecność w obsadzie Tantu Cardinal, czyli pani, która wcielała się w babcie eko, ponieważ jakiś czas wcześniej obejrzałem serial. Three Pines, gdzie ona grała bardzo podobną postać rdzennej Amerykanki, która jest panią zajmującą się sztuką, inspirowaną rdzenną kulturą Ameryki. Więc trochę tutaj ten case polskich filmów i seriali popularnych, w których ci sami aktorzy przez dekadę grają te same postacie, po czym cykl się zamyka i pojawiają się nowi aktorzy, którzy przejmują, zajmują ich miejsce. I to mnie troszeczkę rozbawiło, że, że, że tak to wygląda, ale w momencie, kiedy sprawdziłem sobie, gdzie ona jeszcze grała, no to okazało się, że to jest taka pani, która występuje w wielu filmach poruszających wątki rdzennych Amerykanów. A podejrzewam, że nie ma zbyt wielu aktorów, mimo wszystko, w USA, y, którzy mają te korzenie rdzenne. Więc y, myślę, że to z tego wynika raczej. Y, ale nie zmienia to faktu, że mnie to troszeczkę rozbawiło. Ten serial podobał mi się głównie ze względu, już pomijam ten klimat przyziemny, mroczny, street levelowy, który był fajny, ale to do mnie jakoś specjalnie nie trafiło. Podobało mi się w tym serialu przede wszystkim to, że skupiono się na emocjach bohaterów, różnych bohaterów, nie tylko samej Eko, mimo tego, że Eko nie jest zbyt wylewną postacią, raczej taką mocno zamkniętą w sobie i sprawiającą wrażenie obrażonej na cały świat. No. Jakby na to, jakby nie patrzeć, miała powody, żeby tak się zachowywać. Chociaż przyznam szczerze, że i w Hokaju i w tym serialu to mnie troszeczkę irytowało. W sensie, że ona jest taka cały czas naburmuszona i, i taka butna. Z jednej strony lubię takie postacie w komiksach, takich hardych bab, ale no tutaj zabrakło jednak chyba tak trochę tego luzu i, i to, to, mnie, to mnie mierziło. Więc miałem takie, taki lekki zgrzyt, jeżeli chodzi o. Polubienie głównej bohaterki, bo nie ukrywam, że nie budziła mojej sympatii szczególnie. W sensie kibicowałem jej, ale to nie był case np. spider mana czy, czy Miss Marvel. Czy Shichalk. To, to, nie, to nie była tego typu postać. Co oczywiście zmieniło się pod koniec, kiedy, kiedy troszeczkę z jej przeszłości wyjaśniło jej zachowanie. Znaczy, ja czaję, że ona jest jakby obrażona na świat z tego powodu, że została sierotą i z tego powodu, że była wychowywana przez Kingpina, który pokazywał jej ten świat od jak najgorszej strony. Jakoś do końca to do mnie nie przemawiało. Nie, nie tłumaczyło tego jej zachowania, I, i widziałem w tym jakąś taką wadę, którą, do, której do końca nie umiem. Zidentyfikować. Te emocje, te wątki rodzinne, w ogóle wątki toksyczności rodzinnej, rozumianej różnorodnie, są bardzo fajne i uważam, że to dało taki element możliwości utożsamienia się z różnymi postaciami, ponieważ są to sprawy bardzo codzienne to są rzeczy, które dotyczą większości z nas i z tego powodu. Ten serial też działa nie tylko jako ten, ta opowieść superbohaterska, czy taka vigilantowska, ale też taki, taki dramat, jakby na no to spojrzeć, pomijając kompletnie te wątki typowo komiksowe. Których mimo wszystko tutaj troszeczkę jest, ponieważ to mnie zaskoczyło na początku. Te momenty, w których pojawiają się jakieś sytuacje nadnaturalne, które początkowo odebrałem po prostu jako wizję głównej bohaterki. Wywodzące się z opowieści jej rodziny, jej przodków, na zasadzie jakiejś takiej mitologii rdzennych Amerykanów, więc myślałem, że to nie będzie pociągnięte w kierunku jakiejś mocy, którą jednak eko ma. Tym bardziej, że ten serial przypomniał mi, że eko w Hokaju nie miała tych samych mocy, które miała eko w komiksach. I to jest też interesujące. Że tutaj się pojawiają dość duże zmiany względem komiksów. W sumie od tego zacznę, żeby przejść do, do tego, za co ten serial najbardziej cenię. Zmiany na różnym poziomie, oczywiście na poziomie biografii eko, ale też na poziomie nawet jej pochodzenia, no bo w komiksach z tego co pamiętam, albo ona nie została przypisana do żadnego plemienia, albo jej rodzice pochodzili z różnych plemion, więc ona miała mieszane pochodzenie. Ale nie jestem pewien, być może się mylę. W każdym razie na pewno w komiksach nie należy do plemienia czoktawów, tak jak ma to miejsce w serialu. Więc tutaj y, postarano się y, sięgnąć po, to, po te y, tradycje, po kulturę konkretnej grupy rdzennych Amerykanów, czego komiksy do końca nie robiły. Robiły to do jakiegoś stopnia ale nie wchodziły głębiej w, konkretny, w, w konkretne plemię czy w konkretny lud, tylko raczej skupiały się na takim ogólnym wyobrażeniu o rdzennych Amerykanach. To ja traktuję w sumie jako plus, ponieważ yy, jest to kolejny przejaw reprezentacji grup, które raczej nie mają zbyt yy, często pola do tego, żeby... Zaprezentować swoją kulturę, i dopóki się tym, czym, ty, ty, tymi kulturami dana osoba nie interesuje, to nie ma raczej sposobności, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danej kultury. Więc za to duży plus, bo lubię po prostu momenty, w których rozrywkowe produkcje bawią, ale jednocześnie uczą. Więc to jest fajne i to jest jedna z tych zmian. Druga zmiana, ta największa, czyli moce eko. Eko w komiksach, jeśli słuchaliście naszego poprzedniego odcinka, to doskonale to wiecie: jest trochę jak Taskmaster, czyli po prostu potrafi to się w komiksach nazywa fotogeniczny refleks potrafi poprzez patrzenie na jakąś akcję odtworzyć ją niemal idealnie. No i Eko w MCU takich zdolności nie posiada prawdopodobnie tutaj w grę wchodzi to, o czym ja już jakiś czas temu mówiłem czyli MCU nie lubi się powtarzać nie lubi wykorzystywać podobnych wątków, co w komiksach jest nagminne, ponieważ pojawia się bardzo wiele postaci, przedmiotów, które są do siebie podobne albo w formie, albo we właściwościach i komiksy nie mają z tym problemu kompletnie, a filmy już tak. I takim kardynalnym przykładem jest Tesseract, czyli Cosmic Cube, który był jednocześnie kamieniem nieskończoności. W komiksach Cosmic Cube i jeden z kamieni nieskończoności to są dwa zupełnie inne przedmioty, więc yy, myślę, że z tego wynikała ta zmiana yy, w MCU. Po prostu był wcześniej wprowadzony Taskmaster, i nie było sensu tworzyć kolejnej kobiecej postaci, która ma dokładnie te same moce. Druga rzecz to już zostało zresztą pokazane w Hokaju, czyli yy, niepełnosprawność yy, Mai. Która tutaj jest podwójna, ponieważ nie jest tylko głucha, ale również nie ma nogi, którą straciła w wypadku. W komiksach takiego wątku w ogóle nie ma. No i tu przy okazji śmieszna rzecz, o której nie wspomnieliśmy w ostatnim odcinku czyli fakt, że no w dzisiejszych czasach bardzo często się mówi, że produkcje tych dużych. Firm, które dążą, już abstrahuję od tego z jakich powodów, ale dążą do tego, żeby wspierać te grupy dyskryminowane czy mniejszościowe. Mówi się o tym, że są woke, że są lewackie, że próbują na siłę pewne elementy przedstawić, dlatego że teraz jest taki, a nie inny czas. Poprawność polityczna w cudzysłowie tutaj atakuje i nie daje żyć biednym widzom. Prawda jest taka, że o tym też nie wspomnieliśmy. Eko w tym roku obchodzi 25. urodziny, komiksowa Eko. I jakby nie patrzeć, komiksowa Eko z tego końca lat 90. to jest postać bardzo przełomowa, ponieważ nie wie, że jest rdzenną Amerykanką, kobietą, to jeszcze jest niepełnosprawna. Więc ten fakt pokazuje, jak to całe pierdolenie o woke jest z dupy wyjęte, ponieważ... Już pomijam kompletnie to, że komiksy Marvela generalnie komiksy DC pewnie też były w cudzysłowie Woke od samego początku, ponieważ należały mimo wszystko jednak gdzieś tam, wywodziły się, może nie należały, ale wywodziły się z tej. Kontrkultury powiedzmy, która jednak szła w kierunku bardziej otwartym na, na różne sytuacje, mniej konserwatywnym. Już całkowicie to pomijam, ale właśnie ten argument tutaj zostaje wytrącony, ponieważ 25 lat temu, w momencie, kiedy naprawdę popkultura nie była wcale przyjazna osobom LGBTQ, nie była przyjazna osobom z niepełnosprawnościami, nie była przyjazna wielu różnym liberalno-lewicowym pomysłom, Potrafiła jednak wytworzyć tego typu postacie, i wtedy nie wiem, jaka była reakcja, ale podejrzewam, że zupełnie inna, ponieważ nie było te, tej narracji konserwatystów na temat y, zagrożenia ze strony wyimaginowanego. Woke. Więc to jest też interesujące i to mnie, to mnie bardzo, bardzo bawi. Sz, szkoda, że zapomniałem o tym ostatnim odcinku. W każdym razie, tutaj jest ta zmiana y, na poziomie biografii eko, na poziomie charakterów w zasadzie też, bo, bo ta eko jest troszeczkę inna. Ona jest głucho nie ma w zasadzie. W komiksach posługuje się normalnie mową bez problemów, ponieważ jej moce na to pozwalają. Ona potrafi odtworzyć, mimo tego, że nie słyszy muzykę, i potrafi też odtworzyć, mimo tego, że nie słyszy słowa. Tutaj jest zupełnie inaczej. No i pojawia się też wiele innych odstępstw od komiksów. Łącznie z tym, że komiksowa eko co akurat tu jest moim zdaniem na plus komiksowa eko została osierocona jako dziewczynka. A ta serialowa jako dorosła w sumie osoba, więc też trochę ten ból związany ze stratą rodzica, w sensie nie twierdzę, że jak tracisz rodzica będąc osobą dorosłą, to przeżywasz to mniej niż jako dziecko. Ale jednak masz jakieś szersze pojęcie na temat świata, wiesz więcej, potrafisz sobie rzeczy racjonalizować, potrafisz pewne rzeczy zaakceptować. Więc to, że eko traci ojca w dorosłym życiu, nie odbija się tak bardzo na postrzeganiu tej postaci jak, komiksowa eko, jak komiksowej eko, która straciła ojca w wieku kilku lat. I byłaś jako dziewczynka świadkinią śmierci własnego ojca, który umierając, zostawił jej krwawy odcisk dłoni na twarzy. No, to może być traumatyczne doświadczenie, które zmienia człowieka. Szczególnie, że potem trafiła pod skrzydła Kingpina, który ją izolował od świata. Tutaj to zostało w jakiś tam sposób zasugerowane, ale mimo wszystko no, była wolnym człowiekiem, mogła robić co chciała, nie musiała wcale w świcie tego Kingpina przebywać, więc to jest troszeczkę to wyhamowane. Te, te, te emocje, które towarzyszyły tej komiksowej Eko, no i to, to zdecydowanie jest dla mnie minus, ale podejrzewam, że w momencie kiedy kiedy serialowa Eko pojawiła się raczej, nie myślano nad tym, żeby robić jej solowy serial. Mogę się mylić, nie wiem, ale wydaje mi się, że z tego powodu to mo może wynikać. No nie wiem. Więc tych zmian jest kilka, ale trzon postaci, mimo wszystko, zostaje zachowany. No tutaj się pojawia wątek rodzinny, coś, czego komiksowa postać praktycznie w ogóle nie ma, ponieważ wraz ze śmiercią ojca traci praktycznie całą swoją rodzinę, Maja. Później się pojawia matka na dosłownie chwilkę w epizodzie, więc i to po latach więc w ogóle ten wątek rodzinny w komiksach też nie istnieje. To akurat dla mnie jest zdecydowanie plus. Ponieważ mm, dzięki temu ta maja serialowa staje się bardziej ludzka i to jest bardzo fajne. Ale najfajniejszą zmianą, która jest mocnym odstępstwem od komiksów i z tego co widziałem, niektórzy fani komiksowej Eko byli z tego powodu niezadowoleni, to, to są te moce. No ale teraz odwrócę trochę tę sytuację, o której mówiłem wcześniej. Wcześniej mówiłem o tym, jak te moce wyglądają w komiksach, teraz powiem o tym, dlaczego podoba mi się to, że te moce zostały zmienione. Ano, dlatego, że w bardzo fajny sposób wykorzystano wątki, właśnie czoktawów. Ja nie zgłębiałem tematu, więc ja nie wiem, czy rzeczywiście te mity tego plemienia tak wyglądają, czy nie. Ale jeśli tak, to gratulacje dla Marvela, ponieważ to jest troszeczkę to, co zrobiono w Black Pantherze czyli wzięto jakąś mitologię i przełożono ją na język superbohaterski. Tylko, że tamta mitologia była fikcyjna, a ta prawdopodobnie jest prawdziwa. Więc to powoduje, że w wyższy, fajniejszy, atrakcyjniejszy sposób popularyzuje się pewne wątki, tak zwane mniejszościowe, czy etniczne. Tak to chyba lepiej będzie brzmiało: wątki etniczne. No i teraz. Na początku miałem z tym duży problem, że ta eko nie ma tych mocy, które, które ma tamta eko, w sensie komiksowa eko. Miałem z tym problem, trochę mi się to nie podobało, włączył mi się ten tryb, albo w. W komiksach to było inaczej, w książkach to było lepiej, a w ogóle adaptacja filmowa jest do dupy. Ale im dalej w las, tym lepiej. Ponieważ kolejne odcinki, szczególnie kiedy zdałem sobie sprawę, że kolejne tytuły odcinków to są imiona przodkiń Eko, to tym bardziej ta moc Eko mi się podobała. Że to w pewnym sensie jest ta moc, którą ma Eko komiksowa, ale sprowadzona do zupełnie innego rodzaju mocy. W sensie ona kopiuje moce ale swoich przodkiń, co jest całkiem interesującym pomysłem, mało wykorzystywanym. I nie wiem, może mi się teraz tutaj włączył bias z powodu przejścia Assassin's Creed, Revelation's którego skończyłem dokładnie w tym samym dniu, w którym skończyłem oglądać eko, a tam podobne wątki się pojawiają, ale no, mi się to bardzo podobało, szczególnie na końcu. I teraz tutaj wraca ten wątek finałowej walki. Mimo tego, że ona nie była spektakularna, jeśli chodzi o widowiskowość, choreografię i tak dalej, to podobało mi się to, może to jest kurwa, cringe'owe dla niektórych. Może to jest wyświechtane, ale moment, w którym Eko wykorzystywała te różne moce przodkiń do tego, żeby pokonać Kingpina i jego ludzi, spowodował u mnie ciarki, co zdarza się rzadko i bardzo mi się to podobało. Naprawdę to było coś, co było... co podniosło automatycznie ocenę serialu w górę. Zresztą ten moment, kiedy uświadomiłem sobie, co twórcy robią z tymi jej mocami... To była, to była podobna sytuacja. Może bez ciarek, może bez zachwytów takich emocjonalnych, ale zachwytów intelektualnych na pewno było kilka w tym momencie. Więc yy, tak, tak. byłem zadowolony. Podejrzewam, że kiedy oglądałem te odcinki, to japa mi się cieszyła, więc rzadko się to zdarza na niekomediach. Yy, I uważam, że to jest zdecydowany plus. I teraz przejdę do tego, o czym w sumie chciałem też powiedzieć przy okazji tego odcinka i przy okazji tego serialu. Czyli, jak dobrą adaptacją jest ten serial. Mimo tego, że nie pojawia się zbyt wiele wątków pojawiających się w komiksach, to jednak są takie sytuacje, kiedy adaptacja odbiega kompletnie od. Znaczy, może nie kompletnie, ale odbiega mocno od oryginału, a jednak jest to bardzo dobra rzecz adaptacyjnie. Ponieważ adaptacja, tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy w tym podcaście. To nie jest ekranizacja. Tutaj nie chodzi o przełożenie czegoś w skali 1 do 1, tylko o mądre wykorzystanie pewnych rzeczy, które pojawiają się w, w innych mediach, które chcemy przełożyć na język filmu czy serialu, czy, czy czegokolwiek innego. To jest interesujące, bo kiedy o tym myślałem, natknąłem się przez przypadek na Facebooku na jakąś wzmiankę, jakąś ciekawostkę na temat rodzenia się MCU i była tam mowa o pomyśle na Iron Mana 1. Mianowicie miało to wyglądać tak, że Tony Stark jest Pacyfistą, a jego ojciec twórcą broni. I Tony wykorzystuje e, technologię swojego ojca po to, żeby z nim walczyć i dochodzi do walki Iron Mana z War Machine'em. Czyli jest to taka typowa adaptacja początku XXI wieku. Można do tego użyć X-Men, Spidermana Raimi'ego i pewnie parę innych rzeczy spoza Marvela, e, które niby były dobrą adaptacją, ale jednak fani komiksów do końca nie byli zadowoleni. Czyli... Pozwolenie producentom albo reżyserom albo scenarzystom, którzy nie do końca czują klimat komiksów, na tworzenie czegoś tylko dlatego, że to jest marka, która może się sprzedać. I robienie po prostu, no takie spłycanie trochę tematu, wykorzystywanie jakichś takich oklepanych mocno sytuacji, w ogóle z kultury, z tekstów kultury, jakichś takich archetyp archetypicznych momentów, przekładanie ich na język. Tej samoistnej mitologii, jaką są komiksy Marvela, i obdzieranie kompletnie tych komiksów z tej mitologii, wrzucanie to w inną mitologię, po to, żeby stworzyć coś, co spodoba się wszystkim. Moim zdaniem, pomysł na to, żeby War Machine, który jest ojcem Tonego Starka, walczył z Iron Manem, który jest Tonym Starkiem, jest kompletnie. Głupi. Cieszę się, że ten Iron Man z 2008 roku wyglądał jednak zupełnie inaczej. Właśnie to jest przykład moim zdaniem złej adaptacji. Adaptacji, która kompletnie nie rozumie materiału źródłowego i która idzie w jakichś dziwnych kierunkach, jak najbardziej zrozumiałych dla przeci przeciętnego widza, po to, żeby ugrać jak najwięcej kasy. I ja rozumiem, że Hollywood to jest biznes, ale jednak cenię sobie filmy, które potrafią zarobić pieniądze, a nie są. Yy, łopatologiczne i nie są po prostu no, mimo wszystko jednak trzymają się tego trzonu, z którego wyszły, bo po co, po co to, to jest sygnowane marką Ironmana? Równie dobrze można było sobie wymyślić, że jest to Steelman i stworzyć coś, co jest Kopią Iron do pewnego stopnia. C całkowicie tego nie lubię, i cieszę się, że MCU w takim kierunku zazwyczaj nie idzie. I z eko właśnie tak się stało, że tutaj w bardzo mądry sposób wykorzy wykorzystano pewne wątki komiksowe i postanowiono yy, stworzyć z tego coś zupełnie nowego. I to jest to, co ja sobie mocno cenię w MCU, i MCU to potrafi, i z tego powodu filmy ser w seriale MCU są u mnie oczko wyżej niż inne produkcje yy, Marvela, innych studiów filmowych czy, czy telewizji, ponieważ tu jest to zrozumienie, tu jest to dogłębne przeanalizowanie y, materiału źródłowego. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale rozkładając na czynniki pierwsze te filmy i seriale, można zauważyć, że są w nich zawarte dowody na to, że twórcy przygotowując się rzeczywiście spędzili kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin na analizowaniu materiału źródłowego po to, żeby w jak najlepszy sposób wykorzystać go, y, Później, przy tworzeniu filmu czy serialu, i za to, za to mocno szanuję. Więc uważam, że przede wszystkim ten serial podoba mi się za to, że jest bardzo dobrą adaptacją. Mądrą, sprytną, bystrą. I przy okazji też wykorzystuje mądrze te wątki mm, komiksowe, które były najmocniejsze, najfajniejsze w e, historii Mai. Bo mimo wszystko e, ten serial czerpie trochę z e, ranu Maka. Może nie z tego pierwszego spotkania z eko, ale z Vision Quest już trochę tak, ponieważ ten serial jest trochę wędrówką Mai w poszukiwaniu samej siebie. Może nie jest to dosłownie Vision Quest, tak jak miało to miejsce w tym drugim przedstawieniu Mai przez Maka, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale jednak no, pokazuje taką duchową przemianę tej postaci. Z wykorzystaniem pewnych wątków rdzennoamerykańskich, takich jak wizje, jak interpretacja natury, po to, żeby zrozumieć, kim się jest i do czego się dąży. I tutaj to zostało zrealizowane, może w trochę prosty sposób, może wolałbym bardziej ten artystyczny vibe, jaki był u Maca, żeby ta Maja naprawdę wlazła do lasu i zaczęła mieć surrealistyczne wizje, może byłoby to ciekawsze wizualnie. Nie wiem, ale generalnie charakter i sens został zachowany. Tylko, że, właśnie, to, to znowu nie była ekranizacja, tylko adaptacja wykorzystanie pewnego wątku do tego, żeby opowiedzieć tę historię po swojemu i pokazać zupełnie inne sytuacje związane z postacią serialową. I z tego powodu mi się to bardzo podobało. No, a jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, może nie fajerwerki, ale miłe dla oka rzeczy wizualne, no to na pewno y, spodobała mi się ta stylizacja jednego z początku z jednego z odcinków na western. To było fajne. Taki stary western Niemy, jeszcze western też Niemy. To też moim zdaniem miało znaczenie, że jest to western Niemy. Jakaś taka, y, to, takie nawiązanie do niepełnosprawności Mai. Więc to było w pytkę. To mi się podobało. No i oczywiście kolejny piesek MCU. Tego, tego nigdy nie mogę pominąć. <grym> Im więcej piesków w MCU, tym lepiej, więc tutaj y, też zdecydowanie na plus. No ale też nie można mówić o tym serialu, nie skupiając się na dwóch postaciach, które powróciły. Na dwóch ulubieńcach widzów, o czym już troszeczkę na początku powiedziałem, ale chciałbym się na tym troszeczkę szerzej skupić pod koniec. Czyli Daredevil i Kingpin. Na początku też ta obawa dotyczyła właśnie Daredevila. Bałem się, że ten Daredevil. Ma być takim wabikiem dla starych widzów, i że on będzie jednak definiował trochę ten serial. Że będzie go za dużo, że ta maja gdzieś zniknie na tle Daredevila. A tak naprawdę, Daredevil miał występ gościnny. Chyba w najlepiej, najlepszy sposób, jaki można było, wykorzystano tą postać. Czyli pokazano to, co najlepsze, z czym Daredevil Netflixowy naj, najbardziej się kojarzył, czyli spektakularne choreografie walk. I ta walka, chociaż nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. To jednak była całkiem przyjemna dla oka i to był Daredevil ten z Netflixa niestety, nie ten z ten bardziej taki zwinny, ten wykorzy bardziej wykorzystujący elementy otoczenia niż po prostu walczący, ale to też w komiksach różnie wygląda, więc to nie jest tak, że jest jedna wizja Daredevila, której się trzeba trzymać. Jakby Z tym problemu nie mam. Problem mam natomiast z tym, nie chcę tu teraz wejść w jakiś fat-shaming, Chociaż to raczej nie chodzi o, o tłuszcz, tylko chyba o rozbudowanie mięśniowe Charlie'ego Coxa, ponieważ ten Daredevil tutaj wyglądał strasznie klocowato i trochę mi się to nie łączyło z tym, z czym mi się kojarzy Daredevil, czyli jednak z taką smukłością, muskulaturą, ale atletyczną, a nie muskulaturą zawodnika jakiegoś, nie wiem... MMA, czy coś w tym stylu. Mimo tego, rzeczywiście oczywiście Daredevil boks trenował, ale też są różne kategorie wagowe w boksie, więc Daredevil nigdy nie należał do, do wagi ciężkiej, a tutaj tak to trochę wyglądało. Nie wiem, czy to jest kwestia tego nowego kostiumu, czy to jest po prostu kwestia tego, że, że aktor przypakował, ale jakoś, jakoś miałem problem z patrzeniem na Daredevila, który jest taki masywny. Zawsze jednak ta postać kojarzyła mi się z kimś bardziej smukłym i to mnie troszeczkę tak yy, zasmuciło, z drugiej strony Kingpin z kolei wydawał mi się jakiś mniejszy niż w fokaju co też mnie zasmuciło, bo Kingpin jak powinien być kawałem byka. Tutaj był oczywiście duży, ale nie budził te, takiego, tego, tego takiego komiksowego respektu. No i tutaj kompletnie powrócono już do tej wersji Kingpina z seriali Netflixa, która mi się do końca nie podobała. W sensie, ja szanuję kreację aktorską, yy, pomysł na tą postać i sposób grania tej postaci. Yy, jakby doceniam to, ja to widzę. Ja widzę, że to jest praca, i ja widzę, że to jest przemyślane, że to nie jest przypadek. Ale z drugiej strony to nie jest ten Kingpin, którego ja mam przed oczami. Oczywiście, tutaj jest teraz troszeczkę przeczesam sobie, no bo pojawia się magiczne słowo adaptacja. Yy, więc w tej wersji Kingpin może wyglądać tak, jakby jak najbardziej twórcy mają całkowicie tego prawo. Ja teraz mówię o swoich prywatnych odczuciach kompletnie abstrahując od tego jak to, ta kreacja przekłada się na cały serial. Dla mnie Kingpin to był jednak zawsze wyrachowany skurwysyn, koleś, który był zawsze pięć kroków do przodu przed wszystkimi, koleś, który był emocjonalny w takich naprawdę skrajnych momentach, ale jednak rzadko okazywał emocje, jeśli były to emocje, to raczej takie złowieszcze. Ale no, no nie był kimś, kto. Bo ja patrząc na kingpina netflixowego i tego z, z Eko, mam wrażenie, że jest taki wściekły byk, który w każdym momencie swojego życia kontroluje swój gniew, żeby nie wybuchnąć. I to nie jest kingpin, którego ja bym chciał oglądać. W sensie to jest ciekawa postać prawdopodobnie, ale to jest trochę przypadek Jokera Hefa Ledgera. Ja wolę Jokera bardziej kampowego, bardziej szalonego, mniej. Pokrzywdzonego przez los. Takiego, z którym można sympatyzować. Ten Kingpin ma za dużo takich emocjonalnych cech. Sam sposób poruszania się też Kingpina trochę mi się nie podoba. W sensie on łazi, jakby miał sztywne nogi. Trochę jak Frankenstein z tych starych, w sensie potwór Frankensteina z tych starych filmów. Dla mnie Kingpin to jednak była zawsze osoba, która mimo swojej tuszy, mimo swojej wagi, swojej, swoich gabarytów, potrafi jednak walczyć w dość taki sposób. Yy, Zwinny. To zawsze była y, ta cecha, która wyróżniała Kingpina na tle innych wielkich postaci w komiksach, takich jak na przykład Blob, który po prostu stał zazwyczaj, albo Juggernaut, który po prostu był tara żywym taranem. I ten Kingpin trochę jest takim żywym taranem, co pokazuje ta scena pobicia kolesia w ciemnym zaułku. No i z tego powodu ten Kingpin do, do końca do mnie nie przemawia, ale rozumiem, że twórcy postanowili wykorzystać po prostu już gotowca i nie bawić się w przedstawianie tych postaci na nowo. Wiedzą doskonale, że i Kingpin i y, Daredevil to są ulubieńcy widzów, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby wykorzystać to, na co dali licencję Netflixowi jakiś czas temu, żeby teraz to zabrać i jakby plon zebrać z tego. No i jest to jakiś, pod względem biznesowym jest to rozwiązanie całkiem uzasadnione i całkiem zrozumiałe, więc jakby nie jest na to jakoś wielce obrażony, wolałbym, żeby to był żeby to była nowa postać, grana przez tego samego aktora, ale w inny sposób, też byłoby fajne i też by pokazywało, jak można tą postać pokazać. No ale... Jest jak jest, ja nie narzekam. Generalnie to nie jest tak, że, że ja tych serialnych Netflixa jakoś nienawidzę i uważam się za jakieś największe gnioty na świecie, poza Defenders. Yy, nie, tak nie jest. Więc no, tak się zdecydowano, okej, okay, przyjmuję to na kratę. Tylko błagam, żeby nie, nie iść tą drogą, jeśli chodzi o Mutantów i o X-Men, bo, bo wtedy się zdenerwuję. No i zdecydowanie podobało mi się to, że jest taki smaczek, ale podobał mi się ten patent, podobał mi się ten patent translatora dla osób głuchych. Mam nadzieję, że kiedyś w prawdziwym świecie też coś takiego powstanie, chociaż chyba najbardziej skutecznym technologicznym rozwiązaniem byłoby po prostu opracowanie czegoś, co powoduje przywrócenie słuchu. Niż bawienie się w translator języka migowego. No ale no nie oszukujmy się, to byłoby zdecydowanie pomocne dla, dla dwóch stron. Więc chyba tyle na temat samego serialu. Ja jestem zdecydowanie zadowolony. Nie ma tutaj Natalii, która by teraz skontrowała to wszystko, co powiedziałem. Albo może by mnie zaskoczyła i powiedziała, że jednak jej się też podobało. Nie wiem. W każdym razie zawsze był dwugłos, teraz macie monolog. <laughs> Więc myślę, mam nadzieję, że ta, ta forma też wam się spodobała. Ale to jeszcze nie koniec odcinka, ponieważ teraz przechodzimy do easter eggów, czy tam odniesień komiksowych. Bo prawda jest taka, że easteregów eggów to, to zazwyczaj w tych produkcjach jest bardzo mało takich typowych easter eggów to są raczej odniesienia do komiksów. Więc w odcinku pierwszym przede wszystkim sama nazwa tej serii, czyli Marvel Spotlight, jest swoją drogą, nie pojawił się tej fanfary charakterystycznej, co trochę mnie też zasmuciło, bo ja tak lubię ten moment, mimo tego, że czasami go pomijam. Ale no nie pojawiło się to, ponieważ jest to jakby nowa, nowa. Marka MCU Marvel Spotlight. Jest to oczywiście odniesienie do serii komiksów, które polegały na tym, że przedstawiały jakieś mniej znane postacie, albo na kartach tych, tej serii były wprowadzane nowe postacie. I ta seria była trochę takim testem, czy te postacie się przyjmą i czy one będą w ogóle przez czytelników akceptowane, czy będą budziły ich zainteresowanie. No i tu chyba podobny pomysł jest na produkcję MCU. Sam początek, czyli te mity, które, mity rdzennoamerykańskie, które się pojawiają na początku pierwszego odcinka, które przechodzą płynnie do cieni, do zabawy w cienie, w które Maja bawi się razem z Boni, również pojawiają się w komiksach. Tylko, że w komiksach to ojciec Mai opowiadał jej o mitach czy legendach swoich ludzi, no i też właśnie pokazywał jej to za pomocą. Cieni rzucanych na ściany. Zresztą ten wątek też się pojawiał chyba w Hokaju, w serialu Hokaj. Śmierć matki. Nie wiadomo, co się stało do końca z matką Mai. Wiadomo, że porzuciła męża i córkę. W serialu ginie. Moim zdaniem jest to małe nawiązanie do tego, co stało się z Riverem z tej serii solowej Eko, kiedy była Phoenix. Riverem, przybranym wnukiem szamana, którego rodzice zginęli i była to dla niego wielka trauma. Widzimy Maię, która boksuje, walczy z gościem na ringu. To oczywiście też pojawia się w komiksach w ranie Maka Widać, że Maja zna różne sztuki walki, w tym boks. No i pojawiają się też również z ranu Maka trójkąciki tworzące kółeczko, które Maja ma, ten symbol Maja ma na swojej skórzanej kurtce, a później na tym swoim kostiumie superbohaterskim. To też jest wzięte żywcem z komiksów. No oczywiście spotkanie z Daredevilem i walka z Daredevilem, no ale to jest oczywiste po wysłuchaniu naszego ostatniego odcinka. No i wątek przodkiń w ogóle. To jest też coś, co pojawia się w nowszych komiksach yy, o eko, tylko że tam to zostało troszeczkę inaczej wykorzystane. No i oczywiście Kingpin, który traci oko w komiksach stracił dwoje oczu, również z ręki Mai, która strzeliła mu w twarz. I ten Kingpin leżący z tym, z tym opatrunkiem przyklejonym plastrami ba bardzo podobnie wizualnie wyglądało to w komiksach. Odcinek drugi, w którym pojawia się miasto Cahokia, wielkie centrum rdzennych Amerykanów w Ameryce Północnej w okresie średniowiecza, również pojawia się w komiksach, kiedy Maja cofa się w czasie i spotyka się ze swoją przodkinią, która w tym czasie była Phoenix. Wątek przodkini, która jest sportsmenką, również pojawia się w tej samej serii, tylko że ta sportsmenka z komiksów była bardziej współczesna. To nie była pani, która brała udział w jakichś sportach rdzennoamerykańskich. Fakt, że babcia Mai była artystką, można wiązać z tym, że Maja w komiksach była artystką. Malowała, tworzyła sztuki teatralne i tańczyła, więc gdzieś to jest powiązane. W tym odcinku pojawia się też Madripur, czyli wyspa państwko azjatyckie które cieszy się złą sławą. I w komiksach, i w MCU. Oglądałem ten serial dość dawno, więc już do końca nie pamiętam, o co chodziło mi w tej notatce, ale wydaje mi się, że kiedy Maja włamuje się do pociągu, montując bombę, wydaje mi się, że używa taśmy klejącej. Być może jest to szczegół, który nie jest y, jakiś szczególnie spektakularny, być może nie jest to wcale powiązane z komiksami, ale należy przypomnieć, że w ranie Maka, w którym Maja debiutowała, wykorzystywała taśmę klejącą żeby przymocować sobie pewne elementy do własnego stroju, pojawia się też wątek Placu Zabaw. Co prawda, tutaj ten Plac Zabaw mieści się w rodzinnej miejscowości Mai, która swoją drogą nawiązuje trochę do komiksowego res, czyli takiego rezerwatu dla rdzennych Amerykanów bez plemienia. Ale wątek Placu Zabaw też jest obecny w Ranie Maka i pojawia się podczas walki Irantki z Derdevilem. Trzeci odcinek i Black Knife Cartel. Grupa przestępcza, która sprzedaje broń, którą Maja zaatakowała, również pojawia się w komiksach, co prawda jest powiązany z inną postacią, również związaną z Derdewilem, czyli z bulzajem. W komiksach to bulzaj z nimi walczył. W tym odcinku dochodzi do walki w tym centrum wrodkarskim i sposób, w jaki walczy Eko, wykorzystanie elementów otoczenia do tego, żeby pokonać przeciwników, jest bardzo podobny do tego, w jaki sposób Maja po raz drugi walczyła z Derdevilem. No i też widzimy chorą miłość Kingpina w odcinku trzecim, co również można podciągnąć pod komiksowe wątki. W w których Kingpin też przejawiał swego rodzaju ojcowską relację w kierunku Mai, ale też taką trochę wypaczoną, taką nie do końca zbieżną z tym standardowym myśleniem na temat bycia ojcem. Odcinek czwarty, w którym pojawia się retrospekcja. Mała Maja chce kupić sobie lody staje przez lodziarza nazwana niedorozwiniętą. W Ranie Maka również ten wątek się pojawia, ponieważ przez to, że ona jako ma mała dziewczynka nie umiała mówić, wysłano ją do szkoły specjalnej, gdzie często nazywano ją właśnie niedorozwiniętą, dopóki nie okazało się, że ma specjalne zdolności i jest mądrzejsza niż wszystkim się wydaje. Fakt, że Kingpin wykaraskał się z postrzelenia w twarz, postrzelenia w oczodoły, również jest wzięty z komiksów, ponieważ, jak się nie trudno domyślić, komiksowy Kingpin też wyszedł. Z tego jakże poważnego urazu. W odcinku czwartym pojawia się Jarmark. Moment, w którym ten Jarmark zostaje pokazany, jest dosłownym. Kadrem z solowego komiksu Eko, kiedy była Phoenix. No i pojawia się w tym odcinku też powrót Backstory Kingpina. Co ciekawe, Backstory Kingpina również zostało przedstawione w ranie Maka, kiedy debiutowała Eko. Ten nie będę się teraz zagłębiał w szczegóły, ale również pokazano, że Kingpin musiał sobie poradzić, jako mały, biedny, gruby chłopiec, stać się tym potworem, który trzęsie całym Nowym Jorkiem. W odcinku piątym widzimy stację benzynową należącą do firmy Roxon, Ten Easter egg. Pojawiał się bardzo często w produkcjach Marvela wcześniej, w pewnym momencie wygasł. Sama firma Roxon była dość ważna w serialu Cloak and Dagger i jak widać chyba w przyszłości będziemy jeszcze mieć z nią do czynienia. Roxon w komiksach to jest wielka zła korporacja, która wielokrotnie wchodzi w drogę superbohaterom na różne sposoby. Fakt, że Maja spotkała się z matką pojawia się również w komiksie solowym Eko Co prawda tam Eko cofnęła się w przeszłość, tutaj jest to w formie wizji. Podczas spotkania Maja z babcią, babcia pokazuje jej symbol dłoni, który symbolizuje echo. W komiksach, szczególnie w Ranie Maka, ten symbol dłoni też został wielokrotnie wykorzystany i też nawiązuje do tego, czym jest echo, czym jest jakieś odbicie, ponieważ to się wiąże przede wszystkim z tym momentem, kiedy ojciec Echo umiera i przykłada jej na twarz swoją zakrwawioną dłoń odciskając ją. Więc tutaj w taki bardzo zniuansowany sposób starano się do tego nawiązać, moim zdaniem. Fakt, że Maja zdaje sobie sprawę z tego, że niesie zagrożenie i musi oddalić się od swoich bliskich, przypomina trochę moment, w którym Eko komiksowa zdobyła moce Phoenix i również zauważyła, że do końca ich nie kontroluje, więc najlepiej będzie, jeśli ucieknie jak najdalej od ludzkości, żeby jej nie zagrażać. Zresztą tych takich subtelnych wątków związanych z okresem, kiedy Eko była Phoenix, w serialu pojawia się więcej, ponieważ też mamy symbol ptaka w tym przypadku wykorzystany troszeczkę inaczej, chodzi o tego dzięcioła, ale też pojawia się moment, w którym babcia mówi eko, że czy matka już nie pamiętam, że Maja niesie ogień przodkiń. Co prawda tutaj jest to tylko metafora, ale oprócz tego, że Feniks to ognista istota, w komiksach y, również niosła ogień przodkiń na różne sposoby. Po pierwsze jej pra 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 pra, pra babcia była Jedną z Phoenix, po drugie jej przodkini udowodniły i pokazały jej, że były zawsze w pewnych okresach historycznych były bardzo ważnymi członkiniami jakichś społeczności. No i ten ostatni komiks, w którym Eko wystąpiła razem z Daredevilem również wykorzystuje wątek przodkini, która przeniosła się w przyszłość po to, żeby rozwiązać pewną zagadkę z przeszłości. I co ciekawe, ta przodkini też miała odbitą rękę na twarzy, tylko tutaj jako malunek bojowy, a nie jako już ten symbol wynikający z przeżyć osobistych eko. No i sam koniec odcinka piątego, czyli start fiska na prezydenta. To jest oczywiście pomysł również pochodzący z komiksów, kiedy Kingpin rzeczywiście został burmistrzem Nowego Jorku. O tym mówiliśmy w ostatnim odcinku, mi się pomyliło. Ja myślałem, że w tym serialu on już tym burmistrzem jest, a to chodziło o Daredevila Born Again, gdzie dopiero tym burmistrzem zostanie. Tyle udało mi się wyłapać. Nie wiem, czy zauważyliście coś jeszcze. Jeśli tak, dzielcie się oczywiście swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Czas na ocenę. Ja początkowo myślałem, że ten serial będzie miał maksymalnie 7, ale to takie średnie, nie takie, że naprawdę dobry serial, tylko taki przyzwoity serial, nie gorszący, ale nie jakiś wybitny. W momencie, kiedy pojawiły się te elementy, o których mówiłem wcześniej, ocena automatycznie podniosła się do góry, więc finalnie daje ósemeczkę, taką przyzwoitą ósemeczkę. Podobało mi się i polecam serdecznie. I to tyle, jeśli chodzi o serial Echo. Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Piszcie w komentarzach, jak podoba Wam się nowa forma, czy da się słuchać mojego monologu. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się różni goście i że będziemy kontynuować przynajmniej po trochu tą tradycję dwugłosu. Więc jeszcze raz wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu ze mną żeby umówić się ewentualnie na jakiś wspólny odcinek. Tym bardziej nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na media społecznościowe menów, na Instagrama, na Facebooka. Komentarze możecie pisać również na YouTubie oraz y, dzielić się swoimi opiniami na Spotify. Jak podobał wam się serial? Na jaką ocenę zasługuje? Co sądzicie o dodaniu y, serialu Netflixa do kanonu MCU? Chętnie poczytam Wasze komentarze i na nie odpowiem. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie będzie dość szybko. Nie będziecie musieli czekać już miesiąca na kolejny odcinek menów, więc do usłyszenia. Pozdro 616.